Dlatego że to samo może się dziać z Waszymi podwładnymi, a raczej dzieje się nie jeden raz w obecnej sytuacji, ale również poza sytuacją pandemii wirusowej. Nasz mózg zawsze jest przygotowany do walki lub ucieczki, więc również wyimaginowane zagrożenia powodują te same reakcje. Jeżeli Wy, jako przełożony Waszego pracownika, zadzwonicie do niego albo w czasach przed izolacją potykacie się z nim i nagle przekazujecie mu bardzo negatywną informację zwrotną, krytykujecie nawet w prawidłowy sposób jego zachowanie. On oczywiście może to odebrać jako sytuację zagrożenia. Nie każdy, ale to zależy od każdego z waszych podwładnych. No i szefa raczej nie zaatakuje, raczej wybierze ucieczkę. Ucieczka polega na tym, że po prostu was nie słucha. Więc cała gadzi mózg powoduje, że nie pracuje część myśląca mózgu. A jak was nie słucha, to cała wasza informacja zwrotna nie zostaje przez niego obrobiona w korze myślącej. On raczej nie doprowadzi to do zmiany. W związku z czym trzeba wyłączyć gadzi mózgu tego człowieka, żeby pozwolić mu zastanowić się nad tą sytuacją. Dlaczego to jest takie ważne? Po prostu w sytuacji bardzo silnego włączenia gadziego mózgu Kora przedczołowa, która jest tutaj, z przodu naszego y, mózgowia, która, to jest ta nasza racjonalna część, ma trudności z pracowaniem. Nie myśli prawidłowo. Może Wam się zdarzyło w życiu prywatnym czy zawodowym coś takiego, że gadzi mózg niemalże wziął Was za, we władanie. Po prostu mówiliście jakiś. Niepotrzebne rzeczy, słyszeliście, że to nie, po, nie, nie powinniście tego mówić, że to się obróci przeciwko Wam, ale nie potrafi jest bardzo trudne dla Waszego podwładnego czy bliskiej osoby, bo to musi być w pracy, ale w żaden sposób nie umieliście tego zahamować. Tak tak właśnie działa gadzi mózg. Jak wygląda ucieczka? To jest niesłuchanie. To wasze dzieci czasami może też tak reagują, że mówicie im jakieś ważne, nieprzyjemne rzeczy, a dziecko takie siedzi i widać, że, że nie słucha. Jak wygląda atak? Atak to jest kłótnia lub skryta kłótnia, czy mówienie sobie nieprzyjemnych rzeczy. To, to na przykład częściej się zdarza, gdy jesteśmy w sytuacji yy, równorzędnej, kolega z kolegą, menedżer z menedżerem, no, szefa raczej nie zaatakujemy, a już kolegę, czy, czy bliską osobę, czy niewinną ekspedientkę w sklepie może się zdarzyć.